Witam panie trenerze, gratulacje, wielkie zwycięstwo. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo dumni i bardzo panu wdzięczni. Jak pan na gorąco skomentuje to, co działo się dzisiaj na boisku? A to mi nie, to jest drużyna gra na boisku, oni walczą, ci chłopcy rzeczywiście zagrali. No, dają się mądre zawody, no, spotkały się dwa równorzędne zespoły. Wydaje mi się, że stawka sparaliżowała nieco jednych i drugich, bo widowisko może nie było najwyższych lotów. Tak ten mecz się układał, że kto strzeli bramkę, to raczej te zawody wygra, to my byliśmy o tą jedną akcję lepsi, cieszymy się. Chyba w drugiej połowie ciut więcej tych sytuacji stworzyliśmy. Może rzeczywiście MKS trochę w pierwszej połowie miał więcej z gry, my znacznie więcej w drugiej i cieszymy się, trzeba dalej pracować. Niestety, no już trzeba myśleć o lidze, o niedzielnym spotkaniu. Drużyna była przygotowana na ewentualną dogrywkę i karne? Wie pan, trudno mi powiedzieć, będę teraz się chwalił, że tak, to by trzeba spokojnie. Wydaje mi się, że z tą mobilizacją, która dzisiaj była, to tak, że na pewno będziemy chyba i tą dogrywkę jakoś znieść w przyzwoitych warunkach, a do karnych tak samo będziemy przygotowani, bo na ostatnim treningu paru zawodników trenowało, biorąc tą alternatywę tak samo pod uwagę. Sukces nie tylko piłkarzy, ale i pana. To pana CV będzie wyglądało o wiele ciekawiej. Oczywiście, cieszę się bardzo, że wie pan, praca, którą tutaj wykonujemy wszyscy wspólnie, należy pamiętać o wszystkich ludziach anonimowych, jeszcze raz tu podkreślę, wspierających nas tutaj w tych warunkach, które mamy w tej naszej pracy, że rzeczywiście drużyna doszła do tego, a ja osobiście z nią mogę świętować to i tak jak pan powiedział, mieć ten udział w tym, że jesteśmy w ćwierćfinale Pucharu Polski. No wydarzenie wydaje mi się na skalę klubu drugoligowego, aczkolwiek wejherowo pokazało, dało nam drogę, jak to robić. No chyba rzeczywiście duże znaczenie. To jeszcze ostatnie pytanie. Kiedy się zatrzymamy? Oby jak najpóźniej, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że mimo wszystko prędzej czy później na pewno tak, ale to dopiero będziemy myśleć na wiosnę, także spokojny czas po to, żeby popracować sobie. Dziękuję bardzo. Kacper, dziękujemy ci za tą bramkę. Jesteś teraz na ustach wszystkich kibiców w Zdzieszowicach. Jakbyś mógł dzisiaj skomentować to, co działo się na boisku? No, na pewno był to mecz walki, mecz do jednej bramki. Nam się udało dzisiaj strzelić i to jest zasługa całej drużyny, nie moja. Ja akurat dostałem piłkę, nikogo wkoło mnie nie było, uderzyłem, wpadło i cała drużyna zasłużyła na zwycięstwo. Powiedz mi, na kogo chciałbyś trafić w kolejnej rundzie? No wiadomo, jak wszyscy by chcieli, Lech, Wisła, Legia. No ale jak trafimy na gryf, też się nic nie stanie. No. Okej, dzięki wielkie. Panie trenerze, przegrywacie dzisiaj w Zdzieszowicach. Jak pan skomentuje to? No jak skomentuję? Uważam, że przegraliśmy na własne życzenie. No, my stworzyliśmy tą sytuację. Styl gry z Zdzieszowic znamy, wiedzieliśmy jak musimy grać uważnie z tyłu, żeby nie nadziać się na jakąś chaotyczną akcję kopniętą do przodu, bądź rzut wolny, ćwiczony z połowy boiska. Niestety nadzialiśmy się na głupotę naszą, kiwka na 16 metrze, podanie, piękna asysta do zawodnika z Zdzieszowic, ale niestety od nas i przegrywamy spotkanie 1-0. Dziękuję.